Cześć, dzisiaj tutaj glebogryzarę kończę robić. Tutaj musiałem dorobić dwa te swożnie, po których chodzą właśnie te koła zębate, bo jeden był no tak dosyć konkretnie wytarty, no a drugi gdzieś też już był powycierany, a jak już i tak robiłem u tokarza te swożnie i tak, no to sobie od razu dwa zrobiłem, żeby mieć nowe. Dodatkowo tutaj przejściówkę z Belarusa pan Marek kupił do niej. No i wiadomo, bez problemów się nie obyło, bo nie chciało wejść. To po prostu wymiar tutaj wnęk się zgadzał, także było około, nie wiem, 300 chyba. 300 było jeszcze zapasu, także bez problemu, ale tutaj te występy musiałem troszkę pilniczkiem wszystkie przejechać, bo brakowało około 100. I też tutaj czubek cały był rozbity w tym wałku, więc go trochę opiłowałem, dodatkowo pilniczkiem jeszcze przejechałem, też od boków obczyściłem. No i co? I ten wałek też nie miał miejsca na blokadę. No wiadomo, trzeba sobie zapewnić jakieś tam bezpieczeństwo, więc tutaj wyfrezowałem miejsce na blokadę i teraz ładnie wchodzi. Może nie teraz akurat, no ale ładnie wchodzi, się ładnie zabezpiecza. No, także można działać już. No a teraz składam tą glebogryzarę już do kupy, zalewam olej i rura coś podziałać. No, także jak już na polu będę, to wtedy coś dogram. Dzisiaj ogólnie bardzo fajną pogodę mamy. No, a wczoraj też już nawet zakończenia nie nagrałem, tylko już kurczę się zawinąłem, bo nie wiem, jakoś wypadło mi z głowy, a też się spieszyłem dosyć. No, dobra, to do później w takim razie. No, także glebogryzera tu poskładana już ogólnie cała. Olej zalany, świeży. No, to jedynie co, to wałek muszę skrócić niestety, bo ten, który mam, poprzez to, że jest przejściówka, jest za długi i brakuje mi około 10 cm. No, także idę go skrócę zaraz na szybko i już można giąć, testować glebogryzarę. Dobra, to do później. No, tutaj glebogryzara się spisuje znakomicie. Robię na jakieś, nie wiem, myślę prawie 20 centymetrów, żeby wszystko było rozbite konkretnie. Także ona sobie już sunie takimi szynami, które ma po bokach. Ślizgami bardziej, ślizgami. Aż sobie sunie. Także pracuję praktycznie na maksymalnej głębokości. I cały czas dwójką polową. 12 tysięcy obrotów. Kurczę, naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać. No, dzisiaj za dużo też nie nagram, bo no, bateria niestety mi zapomniałem naładować telefonu. No, ale wałek też musiałem skrócić tak dosyć sporo. Także pewnie będzie już tylko do tej glebogryzarki. No, ale naprawdę. Nawet tam, gdzie są jakieś pnie i tak dalej, to znaczy tutaj akurat w tym miejscu to nie ma takich rzeczy, ale tam, gdzie te drzewa tak porośnięte, przejechałem cały jeden pas, to jak wyłapywały jakieś drzewka mniejsze czy pniaczki, to wszystko rozmieliło, połamało, także nawet za bardzo nie robiło to problemu. No, ale naprawdę fajnie to idzie. Aż miło coś takiego robić, bo w końcu przynosi to efekt prawidłowy, a nie takie głaskanie po tyłku piórkiem.
że ja sobie no ten kawałek na pewno dzisiaj cały zjeżdżę. Bo tamtej też raz przejechałem i jeszcze to całą ranę to też muszę przejechać, żeby już na gotowo było. No a potem na ten duży obszar się biorę, co też tam orałem i tam będę cały zjeżdżał. No dobra, to na razie tyle, bo to dzisiaj za dużo materiału nie będzie. Może pan Marek coś dogra, dawno nic nie dogrywał, więc też zawsze to więcej. No a ja sobie na spokojnie działam i jak będą jakieś większe efekty, to wtedy nagram. No a tutaj, kurczę, prawie orka. No ale fajnie to wygląda naprawdę. Robić coś takiego to już człowiek cieszy, kurczę, że to przynosi w końcu efekt. No dobra, to do później. Witajcie! Dzisiaj jestem w tej chwili akurat w Miliczu. Bardzo, bardzo lubię to miasteczko, muszę wam powiedzieć. Jest naprawdę takie bardzo, bardzo sympatyczne. I trudno mi powiedzieć, skąd ta sympatia się wzięła do Milicza, ale może dlatego, że tutaj jeździłem z dziadkiem kiedyś na takie wycieczki do Milicza. To było bardzo, bardzo dawno temu. No i taka sympatia jakaś do tego Milicza mi została. No ale dlaczego w Miliczu? No bo jadę, słuchajcie, do Cieszkowa. Jest tam bardzo dobry sklep, znakomicie zaopatrzony, chyba najlepiej zaopatrzony sklep w rejonie tutaj. I to nie jest żadna reklama, tylko po prostu rzeczywiście chłopaki działają. Także jadę tam, no i jadę po głowicę do 60, słuchajcie. Jest ta firma właśnie Core Urs, także to co polecaliście mi. No i przy okazji tam jeszcze parę gratów na pewno dokupię. Tam jeszcze będą potrzebne, słuchajcie, szpilki do głowic. Z Jarkiem rozmawiałem, że chciałby wymienić wszystkie na nowe. Ja jestem bardzo, bardzo sceptyczny co do tego, bo mam już doświadczenia z tymi różnymi szpilkami i tak dalej, jak to się wszystko rozciąga, wyciąga, gwint gubi i tak dalej, więc jestem trochę taki bardzo sceptyczny, właściwie nie trochę, a bardzo sceptyczny co do tego, ale mimo to dobrze, kupię te szpilki, zobaczymy. Może się akurat coś trafi takiego, żeby to miało ręce i nogi i będzie dobry sprzęt. To te szpilki i jeszcze na pewno tam jakieś jeszcze drobiazgi, nie wiem, jeszcze zobaczymy co, ale na pewno słuchajcie, będą części do 60, bo sam się nie mogę jej doczekać. Z Jarkiem rozmawiałem właśnie momenty, kiedy przyjeżdżam do Polski na te 2 dni, to są po prostu takie, że moglibyśmy coś we dwójkę razem porobić. To jest bardzo fajna sprawa. Natomiast jak Jarek jest sam, no to wtedy musi też inne rzeczy robić, takie, których się, powiedzmy, takie, które w pojedynkę można robić. I tutaj stąd właśnie te zakupy, żeby tą 60 uruchomić. Ale przy okazji, słuchajcie, jest taki pomysł był, że w momencie, kiedy będziemy mieli już 2 60, no to wiadomo, jeden na przykład bierze przyczepę i jeździ z przyczepą tam, co trzeba robi, prawda? Czy też, powiedzmy, pług zaczepia i z orką, czy brona, no różne rzeczy można robić, natomiast drugim ciągnikiem będziemy, słuchajcie, robili zrywkę. Więc tam po prostu jest dużo tych krzaków, dużo takich drzew, które są niepotrzebne w tym miejscu, w którym rosną, i trzeba będzie je pousuwać, bo one no po prostu przeszkadzają przy orce, w ogóle przy uprawie ziemi. One są tak jakoś na środku poustawiane, że no nie ma to sensu i trzeba się tego niestety pozbyć. I tak zrobimy. W każdym razie działamy z tą 60, także części za chwilę będą, można powiedzieć, no bo jest tam, nie wiem, z 2 godziny i te części będą. Co jeszcze? No i oczywiście podjęliśmy jeszcze temat przy okazji, co tutaj zrobić. No i będziemy mieli, słuchajcie, na kanale remont Zetorka powoli. Także też tutaj przygotuję części, chociaż dużo, dużo rzeczy jest, ale jeszcze będzie trzeba przygotować, bo między innymi tam będzie do kupienia
paski klinowe, takie o tam rzeczy jeszcze poskładać to trzeba, więc muszę Jarkowi powiedzieć, gdzie co leży, żeby to mógł wszystko poskręcać, kiedy ja będę w pracy. No i będzie oczywiście relacja z tej roboty. Pierwsze co, to zabieramy się, słuchajcie, za zetora, tego zetorka 25 z 46 roku, ten, który jest bez rozrusznika i z tym właśnie niskim numerem skrzyni biegów. Także to idzie w pierwszej kolejności, natomiast w drugiej kolejności zabierzemy się za zetorka z 47 roku. Tam zobaczymy, bo tamte simmeringi z przodu, on cieknie, z tyłu nie bardzo ja widziałem, ale to już zobaczymy, czy będziemy ściągali silnik, czy nie, bo on tam zresztą bardzo ładnie pracował, tylko właśnie ten olej straszliwie gubił przez ten simmering. No i zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Jak widzieliście, poprzedni film Jarek nagrał jeszcze tam z bronowania, on pojawił się dzisiaj, około godziny temu, także zobaczymy, ten filmik nagram, znaczy jak wrzucę go na jutro, żeby coś tam było jeszcze do oglądania, a jutro, być może jeszcze dzisiaj też będzie inne nagranie też z prac w polu, zobaczymy tylko, czy wyrobię się z tymi innymi rzeczami, które mam do zrobienia, a mam do zrobienia trochę w koło domu i w domu, żeby tylko czasu starczyło, bo te dwa dni, które po prostu, które jestem, to jest zdecydowanie za mało. Niestety nie mam więcej czasu, także tak to wygląda i muszę sobie jakoś ten czas rozplanować. No to tyle na dzisiaj, słuchajcie, może nie na dzisiaj, a w tym filmiku na pewno jeszcze coś dogram, no i oczywiście przede wszystkim jak już poczynię zakupy, to pokażę Wam, co kupiłem.